Święta oraz koniec tego jakże p***nego 2020 roku to idealny czas na podsumowania. Podsumowanie, które oczywiście pokażę wam w dzisiejszym filmie i odpowiem na pytania, ile jestem stratny na projekcie ekipy, ile nas to wszystko kosztowało, apartament i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wypiszę wam oczywiście w tabelce w Excelu. Ale dodam, że to nie jest film, w którym będziemy po prostu wypominać jakiemukolwiek członkowi ekipy jakiekolwiek błędy. Każdy zrobił sobie rachunek sumienia, mam nadzieję odpowiedział sobie na pytanie, dlaczego ten projekt nie wypalił. No, ale mniejsza. Zanim przejdziemy oczywiście do tabelki, chciałbym życzyć wam wszystkim bardzo udanych, wesołych świąt, mordeczki, żebyście spędzili ten czas z rodziną, nie przed kompem, chociaż wiem, że wrzucam ten odcinek w sumie w święta, no i oglądacie go w święta, ale no... Wiesz, Morduniu, jak to jest, nie? Łapa w górę, byczku. Dobra, a ja zapraszam was serdecznie na materiał, żeby po prostu tego nie przedłużać. Jazda! Okej, ten arkusz, który teraz widzicie, to są wszelkie koszta, które oczywiście wydaliśmy na ekipę i które po prostu jesteśmy wszyscy na tym stratni. No dobrze, ale może najpierw, słuchajcie, zacznijmy od apartamentów. Tutaj zrobiłem, słuchajcie, podzieliłem tą tabelkę na kilka oczywiście partii. Apartament, wydatki średnie na jeden odcinek, brak zarobków, czyli oczywiście moja przerwa w streamowaniu odcięła mnie automatycznie od dochodów. Ile wydaliśmy na promocję naszych materiałów, na programy, których musieliśmy użyć do produkcji materiałów, na działalność, czyli to, ile kosztowała mnie działalność. Ja w te koszta nie wliczałem oczywiście wszystkich z ekipy, ponieważ to były moje koszta. Wyjazdy, jeżeli coś mi jeszcze się oczywiście przypomni, to po prostu za chwilę wam dam znać. Dobrze, bardzo ciekawa kwestia, czyli ile kosztuje apartamentu, wynajęcie apartamentu 80-metrowego o podwyższonym standardzie, z tarasem oczywiście w Białymstoku. I uwaga, był to jeden z takich, myślę, tańszych apartamentów. My mieliśmy, słuchajcie, umowę na 1800 zł plus oczywiście czynsz i wydatki. No i liczę to oczywiście na cztery osoby, ponieważ płaciliśmy to we cztery. Wiem, że w ekipie było raz 6 osób, raz 4 i tak dalej, ale ten koszt dzieliliśmy na 4 osoby, ponieważ mieszkaliśmy tutaj w tym mieszkaniu, z którego muszę się wyprowadzić do końca stycznia. Oczywiście na 4 osoby. Muszę się wyprowadzić z jednego prostego względu, iż po prostu wszyscy się porozjeżdżali i nagle po prostu nie ma komu tutaj mieszkać w mieszkaniu, oprócz mnie i Zajkosia, więc po prostu do końca stycznia mam czas, a to psuje mi naprawdę sporo planów. No i jestem na etapie szukania mieszkania. No dobra, ale ile to nas kosztowało? Słuchajcie, łącznie plus z opłatami, liczę średnio, kosztowało nas to oczywiście 2500 zł po prostu na 4 osoby, a więc po prostu liczę, ile mnie to już kosztowało personalnie, a więc 2540 oczywiście dzielone przez 4, czyli 625 zł. Nie liczę tutaj oczywiście jedzenia, bo no to jest naturalne, gdybym mieszkał gdziekolwiek indziej, nie robił projektu ekipy, to też bym po prostu jadł. Także no, to są tylko i wyłącznie, słuchajcie, koszta moje, które ja po prostu musiałem ponosić. No i tak, to jest koszt, który został oczywiście prowadzony miesięcznie, a więc to musimy podzielić razy liczbę miesiąców. Jak wiecie, ja już mieszkam tutaj oczywiście od początku stycznia, od początku, przepraszam, sierpnia, a więc sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. To jest 6 miesięcy, to razy 6 i to jest łączna kwota, ile kosztowała oczywiście tylko i wyłącznie mnie. Dobrze, wydatki na odcinki. To już jest oczywiście kwota, którą automatycznie musiałem zapłacić i tak dalej. Kwestia jest jeszcze kaucji, która nam prawdopodobnie zostanie zwrócona, także tutaj oczywiście nie dodaję jej. No ale w zasadzie to musiałem po prostu, w zasadzie to mogę ją dodać, no bo jeszcze jej nie odzyskałem, więc mogę to wpisać w koszta, czyli plus 400
50, bo oczywiście kaucji mieliśmy 1800 zł razy dzielone na liczbę członków. Wydatki średnie na odcinek. Wiadomo, były odcinki, gdzie musieliśmy kupić więcej, były odcinki, gdzie musieliśmy kupić mniej. Wyprodukowaliśmy 27 materiałów. Tutaj były potrzebne fajerwerki, tutaj były potrzebne zabezpieczenia, tutaj owoce, warzywa, jakieś coś. Tu trzeba było zrobić koło fortuny, boksa. Na to wszystko szły pieniądze i myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że na jeden odcinek, czyli mamy oczywiście 27 odcinków, mogę tutaj na jeden odcinek, myślę, że średnio policzyć jakiś zakres od 50 do 100 zł. I tak jak mówię, to nie jest kwota stała, bo naprawdę różnie to wyglądało. Na przykład koło fortuny tam wyszło nas chyba 200 plus tam już oczywiście nie chcę liczyć paliwa, chociaż tego naprawdę sporo było na paliwo, wrzucaliśmy się wszyscy, ale już można by powiedzieć, że wydatki na odcinkiem, czyli na przykład transport gdzieś i tak dalej, policzmy to, że musieliśmy na każdy odcinek wydać 100 zł. Oczywiście, uwaga, oczywiście dzielone na liczbę osób, a więc oczywiście na 4. Także tak to wygląda. No i podzielmy sobie to oczywiście przez liczbę osób. No i tak jak mówię, tu raz było więcej osób, tu raz było więcej mniej. Tu czasami ktoś się po prostu nie składał. To jest po prostu do taka... Ciulwie, może wiecie co, zróbmy tak. Podzielmy tą kwotę przez 5. Bo naprawdę ciężko jest to dokładnie obliczyć. Średnio wydatki na odcinek, oczywiście na wszystkie już tutaj odcinki, które policzyliśmy, musiałem wydać 540 zł. Brak zarobków, czyli oczywiście to, że nie streamowałem. Czyli słuchajcie, mój brak streamów, no niestety nie oszukujmy się, jest to moje główne źródło utrzymania, przez co oczywiście nie mogłem pracować. Już pomijając to, że spałem 2 godziny dziennie i bardzo mocno odbiło się to na moim, oczywiście na mojej formie, jak i prawdopodobnie na zdrowiu, chociaż nie odczuwałem tego aż tak. No ale mniej więcej, brak zarobków, średnio ten miesiąc to jest w ogóle powalony, jeżeli chodzi o streamy, bo sypiecie, słuchajcie, takie donaty, że jestem po prostu w szoku. Czy to Kamiles, Mazga i Xandro, no po prostu jest tyle osób, bardzo wam dziękuję za wsparcie, ale średnio, słuchajcie, brak zarobków kosztował mnie, no ile jestem w stanie zrobić w miesiąc ze streamów, od 3 do 5 tysięcy, no ten, tak jak mówię, miesiąc jest porąbany, policzmy, no 3 w sumie do 6, policzmy 4,5 tysiąca złotych. Oczywiście, słuchajcie, średnia, to jest średnia razy ilość miesięcy, w których nie streamowałem, czyli sierpień tam praktycznie w ogóle nie, już od początku, od połowy lipca tam nie było praktycznie streamów, więc sierpień, potem jest wrzesień, potem jest październik i od listopada wróciłem. Także to jest razy 3. No i oczywiście tutaj już niedzielone, więc tak to wyglądało. Co jeszcze? Co jeszcze, mordeczki? Promocja. Jak wiecie, słuchajcie, nasze materiały były sponsorowane, po prostu chcieliśmy troszeczkę wydać pieniędzy na promocję, żeby te materiały dotarły do większej ilości osób. No i uwaga, tutaj jeżeli chodzi o promocję, na pewno kupiliśmy na Insta promocję za 7 stówek, tak, za 7 stówek tam było na początku. Kupiliśmy na Face'a 200, to już 900, plus jakieś tam poszczególne materiały, dajmy na to, w ogóle promocja na YouTubie nam nie wypaliła. To jest jakaś... Nie wiem dlaczego, ale po prostu ona się nie odpaliła. Więc policzmy, słuchajcie, że było to 1300 zł. Dajmy na to 1500, bo tam jeszcze wrzucaliśmy na pewno promo szkoły. A propos szkoły, to finał akcji był taki, że zostaliśmy wezwani na komendę i każdy z nas dostał po 100 zł mandatu. Ja, Zajkoś i Michał, także taki był finał akcji odcinka, gdzie wbiliśmy się do szkoły, nie wiem czy pamiętacie. Gdyby ten odcinek został na YouTubie, no to prawdopodobnie miałby teraz od 0,5 do 1 miliona wyświetleń. Szkoda, że musieliśmy to usunąć, no ale nie chcieliśmy wchodzić na drogę sądową. Uwaga, być może jeszcze kiedyś ten materiał się pojawi, tylko po prostu wszystko wyblurujemy, nie wiem. Tak czy inaczej, promocje oczywiście tutaj dzielimy na 4 osoby. Myślę, że to wszystko. Daliśmy więcej na promocję.
jeżeli chodzi o mnie samego, to jest 370. Programy, na które musieliśmy oczywiście wydać. I tutaj uwaga, jest to tylko i wyłącznie jeden program, który wykupiliśmy na bodajże, no załóżmy do tego 6 miesięcy policzę, czyli Adobe, zest pakiet Adobe. Na szczęście mieliśmy Zajkosia, który jest studentem, no i mieliśmy, słuchajcie, 80 zł, tam wychodzi 90 zł razy 6 miesięcy, bardzo fajna cena jak za cały pakiet Adobe. Tutaj oddzielnie jeszcze Damian sobie kupował, ale no już tam się nie zrzucaliśmy. A więc to są programy razy 6, oczywiście razy 6 miesięcy, tak to wyglądało. No i oczywiście to wszystko dzielone na liczbę osób, czyli na 4, raczej nikt tam się nie składał więcej, więc 135 zł. Do tych programów mogę też doliczyć koszt internetu, bo to jest nieduży koszt, został on wykupiony na 9 miesięcy. Więc dopiszę tak, programy plus, może dopiszę po prostu to w ten sposób, żeby nie było, internet. To jest plus 80 zł, tyle płacimy miesięcy, 80 razy 9 miesięcy, na tyle jest umowa, ale już policzę razy 6, żeby nie było, więc no. 615 zł, ale uwaga, uwaga, to oczywiście nie jest dobrze, bo to jeszcze wszystko łącznie trzeba podzielić na 4, więc to dam sobie w takie dwa fajne nawiasiki i to jest kwota, którą przeznaczyłem tylko ja. Działalność. Tutaj to jest koszt stały. Uwaga, jest to działalność, jak wiecie, prowadzę, aby po prostu móc legalnie prowadzić kanał na YouTubie, prowadzę swoją firmę w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie przy ulicy Żurawie. Jest to oczywiście koszt 250 zł miesięcznie. Na to składałem się tylko ja, no bo prowadziłem wcześniej kanał i będę go dalej prowadził, więc płacę za to tylko ja, nie dokładał do tego żaden członek ekipy. No i uwaga, wyjazdy, słuchajcie, może w ogóle zmienię to z zielonego kolorku na czerwony, bo to jest taki już łącznie, że mi się tutaj dupnął troszeczkę i dałem na tego, ale no, ten, który taki sam jak tamten gościu. Nie to. Okej. Ty, wariat. Dobra, no zostawmy taki śmieszny pomarańczowy. No i uwaga, to sobie jeszcze pogrubimy. Wyjazdy, ile kosztowały nas wyjazdy? Mieliśmy, ogólnie mieliśmy mieć dużo więcej wyjazdów. Mieliśmy tylko tak, wyjazd na pewno do Krakowa. Tak, do Krakowa, słuchajcie, pojechaliśmy na pewno wszyscy. Mieliśmy mieć wyjazd do Rzeszowa, ale który został odwołany przez COVID. W ogóle to jest masakracja, nie chcę wam tego opowiadać. No i jeszcze mieliśmy wyjazd na pewno do Ełku. No i słuchajcie, wyjazdy nas kosztowały. Ile kosztowały, słuchajcie, nas wyjazdy? Wyjazd, pamiętam, do Krakowa opłaciliśmy, słuchajcie, paliwo. Tam 400 zł wyszło na same paliwo. Opłaciliśmy z donacji. No ale tam wyszło chyba 400 plus tam nocleg. Policzę oczywiście, no nie wiem, już jako samego mnie, tak, czyli stówka ode mnie na paliwo, wow, wariacie, stówka ode mnie na paliwo, plus tam 25 za nocleg, wszystkie deale na miejscu, czyli miejscówki, do których się udaliśmy, ogarnąłem sam, czyli mieliśmy, słuchajcie, na przykład bungee za darmo, bo to ogarnąłem. Mieliśmy też oczywiście za darmo, znaczy za darmo, nie było to za darmo, ponieważ był to lokowanie produktu na naszym kanale. No i tam wszędzie praktycznie wyjeżdżaliśmy za ten, więc liczę to jako to. A, jeszcze Ełk, no tam 5 dych, załóżmy te debileciki, tak, czy tam 3 dychy. No, i uwaga, mamy piękną sumkę, 19 275 zł. Tyle jestem w stanie powiedzieć, że jestem stratny na całej ekipie, chociaż tutaj, słuchajcie, ten brak zarobków,
No mogłem też zniżyć na przykład do 3500. Wydaje mi się, że mordeczki tutaj jednak postawię na 3500. Z jednego prostego względu, mordeczki, ponieważ ciężko mi jest obliczyć średnie zarobki. Także tak to wygląda. I uznajmy, że średnio na streamach wychodzę 3500 zł miesięcznie, więc może nie 4,5, bo to jest troszeczkę za dużo. A więc łącznie moje, słuchajcie, moje koszta, jeżeli chodzi o projekt ekipy, to jest oczywiście 16 275 zł. Oczywiście jest to kwota mniej więcej, ciężko jest tu obliczyć dokładną kwotę co do cyferek, ale to jest kwota, którą stratny jestem tylko i wyłącznie ja, a więc ja jako jedna osoba. Tak to wszystko, słuchajcie, się prezentuje, tak to wygląda, tyle kosztował nas projekt, apartament i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, gdyby podliczyć koszta całej naszej wszystkich wydatków na każdą osobę, to byłyby one znacznie większe. To jest po prostu taka tabelka, ile ja jestem stratny na projekcie Ekipa Taxiego. Projekcie, który, muszę wam jedno przyznać, był jednym z największych projektów, jednym z najlepszych, jednym z najbardziej dynamicznych projektów w moim życiu. Mordeczki, jak wiecie, jestem osobą, która bardzo dużo czasu spędza, jakby poświęca na swój własny rozwój. No i mordeczki, powiem szczerze, że pomimo tego, ile nocy nie przespałem, pomimo tego, ile czasu poświęciłem na ten projekt, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Zadowolony, ponieważ nigdy w życiu nie napluję sobie w brodę, powiedząc, że nie spróbowałem. Być może jeszcze kiedyś dołączę do jakiejś innej ekipy, czy to Masno, czy to jakiejś innej ekipy, nie wiem. Mam nadzieję, że takowa okazja się nadarzy, ponieważ, słuchajcie, chciałbym się znaleźć na przykład w takim Masno. Okej, no i słuchajcie, na koniec chyba pora na króciutkie podsumowanie. Ja chciałbym z tego miejsca podziękować, jak już podziękowałem wcześniej, całej swojej ekipie, wszystkim osobom, które nam pomagały w realizacji jakichkolwiek materiałów, za oczywiście wspólną, zajebistą zabawę. Projekt nie wypalił, co nie jest jakimś sekretem, ale myślę, że każda osoba jest zadowolona z tego, że po prostu w nim uczestniczyła, ponieważ nie dostałem jakiś trzymajcie się. Yo!